Jak się zaczęła wojna, to miałam 10 lat. 10 lat. Tak. O tym, że wojna będzie, to już właściwie to można się wiedziałam już jakiś czas przedtem. Znaczy w sierpniu po prostu tak, bo byliśmy z rodzicami w Żegiestowie i ojczym tam, stamtąd został zmobilizowany. Raczej była taka atmosfera, no, oczekiwania na coś złego. Pamiętam właśnie straszne przemówienia Hitlera, których ja nie rozumiałam, ale które były straszne. Do Lwowa wyjechaliśmy w grudniu 1939 roku, bo od razu napływ były aresztowania prawników, znaczy inteligencji głównie, rodzin wojskowych, policjantów. Został aresztowany wtedy ojciec mojej przyjaciółki, z którą chodziłyśmy do trzeciej, bo ja przed wojną skończyłam trzecią klasę szkoły podstawowej, a mój brat pierwszą. No i właśnie ojciec mojej koleżanki Marii Brzozowicz, którą potem, która jest naszą sprawiedliwą, był zawiadowcą stacji w Sarnach, został aresztowany i wywieziony i zmarł potem. Po przyjeździe do Lwowa zamieszkaliśmy u dziadków na ulicy Lisakuli. Wie pan, gdzie to jest? Nie. Nie. A Wólecka też nie. W każdym razie, no w bardzo w ładnym mieszkaniu. To nowa dzielnica taka była i bardzo, bardzo dobre, piękne mieszkanie i tam mieszkaliśmy, było nam bardzo, bardzo dobrze. Pani i brat, i w ogóle rodzina, byliście ochrzczeni przed wojną, tak? Tak, w 1938 roku chyba. Mhm. I jak pani pamięta, no, takie pierwsze zagrożenia związane z pochodzeniem żydowskim? Jak pani, czy pamięta pani takie... Jak to się stało? Kiedy to się stało? Kiedy to zaczęło być? Kiedy to się pojawiło w pani świadomości jako dziecka? Jak weszli Niemcy? Jak weszli w 1941 roku? Oni weszli koniec czerwca 1941 roku chyba, bo myśmy właściwie ani nie czuliśmy się, czuliśmy się po prostu Polakami. No. A właśnie wtedy, jak weszli Niemcy, ale jak, nie wiem, czy parę dni potem, czy to, gdzieś siedziałam pod domem z bratem moim, i przychodziły jakieś panie i jedna z nich powiedziała coś tam: biedne dzieci. I muszę powiedzieć, że bo odczułam to bardzo, bardzo. Właściwie chyba od tego czasu bardzo nie lubię współczucia. Dla mnie to było, no, bardzo, bardzo ciężkie przeżycie, można tak powiedzieć właściwie.